Wydaje się, że było tylko kwestią czasu, byśmy poznali odpowiedź Sony na ostatnie decyzje zakupowe Microsoftu. Twórcy Xboxa zaglądnęli do lodówki pełnej smakowitych firm i wybrali sobie masło orzechowe. To z kolei rozbudziło apetyt Sony, które postanowiło zrobić to samo, sięgając po słoik majonezu. PlayStation często kojarzone jest z artystycznymi grami dla pojedynczego gracza, jednak w sytuacji, gdy gorzej radzący sobie Microsoft dąży do tego, by stać się platformą domyślną, Sony musi przynajmniej zadbać o poszerzenie swojej oferty, aby nie dać zamknąć się w opanowanej przez siebie przestrzeni. Gdy dowiedzieliśmy się o przejęciu Bungie, to pierwsze co przychodzi na myśl to próba zrównoważenia jednego popularnego FPS-a innym. Jednak coraz częściej daje się zauważyć, że wojna platform to nie tylko sprzęty i miodne ekskluzywne tytuły, ale też wyścig technologiczny, którego owoców nie zdążyliśmy jeszcze dobrze poznać. Microsoft wspomniał o tym w swojej notce prasowej, pisząc o budowaniu elementów składowych Metaverse. Live Service wydaje się być jednym z takich elementów i wygląda na to, że Sony, decydując się na przejęcie Bungie, również zainteresowane jest zabezpieczeniem takiego, Pronto. co prawda w gamingu na dźwięk słów live service entuzjastycznie reagują tylko inwestorzy, bo nie da się ukryć, że gry w tym systemie są wyjątkowo skuteczne w osuszaniu portfeli graczy. I być może nawet do tego stopnia, by firma była gotowa złagodzić swoje konserwatywne podejście do ekskluzywnych tytułów. I tutaj choć Microsoft porwał się na największe przejęcie w branży, to te ogłoszone przez Sony jest zdecydowanie najbardziej nietypowe. Prezydent Sony Interactive Entertainment skomentował, że jest to istotny krok w strategii rozwoju PlayStation i docieraniu do szerszej publiczności. Wiedzą jak ważne jest społeczność dla Banji i zamierzają ich w tym wspierać, dając niezależność i szanse dalszego rozwoju. Natomiast ze strony Banji usłyszymy, że w Sony znaleźli partnera, który będzie bezwzględnie ich wspierał, dając twórczą niezależność. Razem będą w stanie tworzyć rozrywkę łączącą pokolenia i fanów na wielu platformach. Dodatkowo też podkreślili, że dalej będą niezależnie tworzyć i wydawać własne gry. Wygląda na to, że Bungie znalazło się w związku, w którym już na wstępie dostało platynową kartę, a Sony nawet nie zażartowało, żeby Bungie nie wydało wszystkiego na pierdoły. Jednak by mieć pełny obraz całej relacji, warto jeszcze spojrzeć na fakt z Destiny 2. Bungie podkreśla, że gra pozostanie na wielu platformach, nie będzie różniła się kontentem ani specjalnymi bonusami zaplanowanymi do 2024. Obecnie funkcjonujące usługi jak na przykład crossplay czy crosssave również pozostaną bez zmian. I brzmi to bardzo optymistycznie, jednak diabeł tkwi w szczegółach. W pytaniu o wpływ na rozgrywkę pojawia się słowo natychmiastowe. Można zatem tłumaczyć to tak, że jeszcze nie powinniśmy spodziewać się żadnych zmian, a przynajmniej nie w kwestii najnowszego dodatku, który wychodzi już w lutym. Kolejna poruszona kwestia dotyczy zapowiedzianych eventów, sezonów i dodatków. I tutaj studio gwarantuje, że do 2024 wszystko, co było zapowiedziane, będzie takie samo dla wszystkich. Jednak nie dostajemy już żadnej gwarancji co do zawartości wykraczającej ponad te plany. Aż trudno sobie wyobrazić, by Sony nie chciało skorzystać z okazji, by choć w minimalny sposób zachęcić lub wynagrodzić graczy za korzystanie z PlayStation. I pewnie prędzej czy później takie bonusy dla graczy się pojawią. Natomiast w faku znajduje się jeszcze takie ciekawe pytanie: Banci ma w produkcji jeszcze inne gry, czy one teraz staną się ekskluzywami PlayStation? Na to deweloper odpowiada prostym: Nie. Szczególnie, że Sony wcale nie potrzebuje więcej ekskluzywów. Zgodnie z zapowiedziami, do 2026 roku PlayStation ma zyskać 10 gier Live Services. Korzystając z doświadczenia Bungie, może te pozostałe umieścić na swojej platformie, bo i tak na tym zarobi. Jednak zawsze może zarobić jeszcze więcej. Tutaj pojawiają się głosy wśród fanów i dziennikarzy, że powstałe z tej współpracy nowe gry będą lub nawet powinny być tytułami ekskluzywnymi. Znając zwyczaje Sony, można by się z tym zgodzić, z tym, że nie do końca. I teraz to mógłby być cios dla wszystkich, którzy emocjonalnie są zaangażowani w rozwój swojej ulubionej konsoli. Sony nie zrealizowało planów sprzedażowych ze względu na brak komponentów do produkcji nowych konsol, a niedawno mogliśmy też przeczytać o produkcji dodatkowych 200 tysięcy sztuk PlayStation 4. Choć rynek się powiększa, są ograniczenia, których przeskoczyć się nie da. Rok temu wiadomo było, że nowe konsole nie trafią do wszystkich chętnych, nie mówiąc już o sytuacji, w której będzie można sobie pozwolić na posiadanie dwóch konkurencyjnych systemów. Bez względu na jakość czy liczbę ekskluzywnych tytułów są obszary i społeczności, do których Sony nie dotrze wcale, a to może sprawić, że gigant zacznie oswajać się z myślą wydawania swoich gier na innych platformach, co zresztą już ma miejsce. Sony jest zadowolone z dobrego odbioru God of War i innych gier wydanych na PC. Nie powinno nikogo dziwić, szczególnie jeśli spojrzymy na ceny. Dzięki przejęciu Bungie ma nadzieję dotrzeć do większej grupy odbiorców na platformach innych niż PlayStation. Nie ma wątpliwości, że ekskluzywne tytuły będą pojawiać się dalej, jednak zakup Bungie i ich wpływ na rozwój produktów live service związany jest z grami dostępnymi na wielu platformach. Czy jedną z nich będzie Xbox? Trudno powiedzieć z pełnym przekonaniem. Jednak możemy być pewni, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy od Sony więcej świeżych konsolowych tytułów kierowanych na PC. Pozostaje jeszcze kwestia Bungie, które wydaje się. Nie mieć żadnych ograniczeń i pełną swobodę. To w jaki sposób Sony zamierza ich kontrolować, pozostaje na razie zagadką. Można się tylko domyślać, że deweloper dostanie wewnętrznie ustalone limity i cele, które będzie musiał realizować, by zachować wywalczoną w negocjacjach swobodę. A ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie z tej strony żegna się Shifter z ogrysków. YouTube jest dziwny. Jeśli chcą ukrywać dislajki, to niech będą jak Instagram i usuną je całkowicie. Ale póki jeszcze możesz, wybierz łapkę w górę lub w dół w zależności jak podobał Ci się ten materiał. A także zostaw subskrypcję, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie. I pamiętaj, mówmy głośno jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy nie pomogą nam go zmieniać. Że deweloper dostanie wewnętrznie ustalone limity, nie mility. No to deweloper, Aby nie dać zamknąć się w op... i fanów na wielu platformach.